Miasto nie będzie już prowadzić żłobka przy ulicy Klasztornej w Nowym Sączu. Budynek ma zostać wynajęty, a maluchy przeniesione do budynku przy ulicy Podhalańskiej. Na posiedzeniach komisji i na tej sali i z materiałów, które to otrzymują radni, wynikało, iż liczba miejsc w żłobkach ulegnie zwiększeniu w momencie oddania żłobka przy ulicy Podhalańskiej. A dzisiaj okazuje się, że liczba miejsc w żłobkach będzie konstans. A dlaczego? Bo to 80 miejsc, które było w żłobku przy ulicy Klasztornej, ulega likwidacji. Miasto chce budynek przy ulicy Klasztornej wynająć na 10 lat prywatnemu inwestorowi, który chce tu prowadzić niepubliczny żłobek i przedszkole wraz z działalnością cateringową. Kto koszty poniesie tych niezbędnych remontów, żeby placówka, czy to jako żłobek, czy przedszkole, czy klub dziecięcy, mógł funkcjonować? Coś tutaj się z rachunkami, jeżeli chodzi o opiekę nad maluchami, nie zgadza. Bo jeżeli ma być remont, no to te maluchy pewnie przez okres remontu tam przebywać nie będą. Jeśli tak, to jaki harmonogram remontu? A jeśli tak, to jaki zakres, jakie pieniądze, o czym my mówimy? Żeby się nie stało tak, że najmujący po 10 latach wystawi miastu jeszcze może rachunek o dopłatę z tytułu poniesionych nakładów na tą nieruchomość. Jak mówiła podczas sesji Rady Miasta wiceprezydent Magdalena Majka, koszt remontu budynku przy ulicy Klasztornej został wyceniony na ponad 5 milionów złotych. W związku z tym, w sytuacji kiedy pojawił się przedsiębiorca, który zwrócił się do nas z propozycją wynajęcia tego budynku, dlatego chcemy go wynająć na tak długi okres, żeby dać też temu przedsiębiorcy możliwość z jednej strony zainwestowania kwot koniecznych do doprowadzenia tego budynku do stanu, w którym będzie mogło tam funkcjonować przedszkole i żłobek. Koszty będą zdecydowanie po stronie inwestora. Oczywiście na poziomie zawierania umowy będziemy negocjowali, w jaki sposób będzie wyglądała kwestia płacenia czynszu w stosunku do kosztów ponoszonych na remont, natomiast całość kosztów będzie po stronie inwestora. W związku z tym, że projekty dotyczące zawarcia umowy najmu z prywatnym inwestorem wzbudzał wątpliwości, radny Michał Kądziołka zaproponował zdjęcie go z porządku obrad. Wniosek nie został przegłosowany, a Rada Miasta większością głosów opowiedziała się za przekazaniem budynku na wynajem.